Witam wszystkich z tej strony Sarlen, a to kolejny odcinek z gry Assassin's Creed 3. Z tego co pamiętam, teraz mamy wrócić chyba do siebie. Tak, tak mi się wydaje. Tak. Tak, co wiem, tak, to mamy chyba wrócić do Achillesa. Kurde, dosyć dawno nie grałem. Z tydzień jak nie więcej. Kurde, muszę do tego częściej zaglądać. Dobra, gdzie mam mapę? Czy gdzie mam iść? Tam. Jasne, żaden problem. Pobiegamy sobie trochę. Poskaczemy. Po drzewach się raczej nie powspinamy, bo nie bardzo jest po czym. Czy on mija te drzewa jakoś tak? Chyba mija. Tak, mija je. No, słychać jakiegoś, powiedzmy, drącego się ptaka. Muszę do tej gry porządnie przysiąść w końcu. Się mijało takie coś. Kurde, nie wiem. Dobra, mniejsza. Róbmy misje dalej fabularne. Mógłby na tym się skupiam podczas tej całej serii. Na misjach fabularnych, niech że później będę się bawił dodatkowo. Coś się tak długo zastanawiał nad tym. Powrót syna marnotrawnego. Dobra, zaczynamy misję. Welcome back. You left me in Boston. The training we've done here is all well and good, but experience is a better teacher by far. What of my father? Into the wind, I'm afraid. We have to find him. And we will, after the house has been repaired. But he's out there plotting who knows what. And what would you do when you found him? If you found him? You're a boy with a few months of training. He's a man, full grown, who spent decades honing his skills. To ma sens, no. Connor nie ma żadnych szans w tym momencie. Against the Templars, you're going to need these. Tu dostajemy ostrza? O tak o, bez szaty? Go on before I change my mind. No i staruszku, już nie mów, że tak często zdanie zmieniasz. To nie jest twoja domena. Okej. Okay. Coś się dzieje, pytań tylko co? I gdzie? No, 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 come on. Co się dzieje? Kolego. You, sir, please! Help! He's going to die! Nie, 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 chowaj łuk, chowaj łuk. Kurde, czym się zmieniło broń? Chyba pod Eran to było. There's no time! Aj! Kurde. Wiem, mogłem się ruszyć. Ja chciałem zobaczyć, gdzie tu kryto ostrze. Żeby wyzwanie zrobić. Dobra, tym razem ruszę za nim, później się będę martwił o broń. Jest, mam ukryte ostrze. Dobra, już biegnę. Ukryte ostrze, jest, jest. Wow, wow, wow. To muszę spokojnie myszku ruszać. Najpierw ułożyć o tak, żeby nie było z tym problemów. I bawmy się. W pięknym zimowym otoczeniu, szkoda, że mi tak za oknem nie ma. No do śniegu nic nie mam. O dziwo. Okej, to jak ja mam go dorwać, co ja mam w ogóle zrobić? Nie będę podczas ratowania Terego. Fuck, fuck, fuck! Nie mam na was czasu. Płyń, Connor. Biegnę!
nie narzekaj tak, robię co mogę. No to biegnę ci pomóc, Jezu, wiem, dławisz się. No, Connor. No. Dogonisz go w puław? Dogonisz go. Tylko płyń szybciej, Connor. Płyń, płyń, płyń. Tylko też sprawdź, może być ci zimno, tylko trzeba pomóc tym jakiś, nie wiem, wodospad będzie albo cholera wie. Tylko nie będzie to jeszcze coś jeszcze innego. Dobra, dorwałem ci z kubańców. Uratowałeś? Uratowałeś, dobra. Fu 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 fu. Tuszko wodospadłem, no to... Powiedzmy, że miałem wyczucie. What this Knobend is trying to say is he's forever in your debt, sir. Who are you calling? A Knobend? You, because you are one. What were you doing on those logs? One of the dangers of lumbering. We've got the camp set up a few rods off of here as we're cutting timber. We're hoping to open a mill in the area. There's a good place not far from the manor on the hill where I'm staying. I like you already. Okay. Dobra, zdobywamy sobie drwali. Jeśli można to tak nazwać. I mi daje przy miejscu w miarę wdzięcznie za pomoc. Ratunek na rzece. Tak, tak, miałem nie dotknąć wody. I skopałem, wiem. Trudno, no. Co poradzę. Myślałem, że to jeszcze nie będzie dotknięcia wody, ale jednak. Okej. I'll miss the peace and quiet, but we can certainly use the wood. The manor needs a lot of work. That and other things. Meet me at the small shack by the shoreline when you have time. There's something else you need to see. Okej, coś jeszcze co musimy z... What is it? An asset. Oczywiście nic mu to nie mówi. Co by miało mu to mówić? Co jest, co jest, co jest, co jest? Gdzie mnie odsyłasz tym widokiem dziwnym? Szukaj misji oznaczonych ikonami, rokować nas od osadników i rozbudowywać swoją posiadłość. Spoko, jak już to będę robić poza nagrywaniem. Tak, najwyżej później będę za jakiś czas mówił, co mi się udało zdobyć i tak dalej. Tak, mógł tu się zyskupić na fabula, na fabula. Tu nie poradzę. Kadi. Biegniemy dalej. Wow, 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 wow. Calm down. No, jakby to mógł powiedzieć Shepard z Gwiezdnych Wrót Atlantyda, czy Easy Chewie. Myślałem, że jakiś niedźwiedź będzie na mnie czekał po drodze, a tu... Pf. Martowanie gościa na kładzie. No dobra, no też ważne, no teraz przynajmniej gościu żyje. Nie sądzę, że nawet wyzwanie łowieckie pod tłem zabijnić wydział krótym ostrzem. Dobra. Wow, 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 wow. Do wody doskoczę. Powinno się udać. Dobra, żyjemy. Jakiś zatopiony statek, chociaż nie tyle zatopiony, co rozwalony. Tak się trzeba mu się przyjrzeć. Tak, i taką po drodze w sumie do tego zadania, więc... Zobaczmy, co ten statek tutaj robi. Jeśli robi cokolwiek. I kontynuujemy swoją... Tam ktoś siedzi, coś się pali, to chyba rozbitkowie z tego statku. Żadnego zejścia pod pokład. Nic, kompletnie nic na tym statku nie widzę. No. Connor, litości. Dobra, tak lepiej. Tu mamy co? Port. Tak, 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 tak. Dobra. Początek szkole... Początek? Jezus, pół roku goś tu siedzi jeszcze początek. Go away!
Dobra, lepiej nie będę teraz nic robić, tylko się skupię. Say go away, boy! Do you not speak the king's English? Mówi. Oh, I didn't see you there, old man. I'd have set my own. Myślałem, że będę się z nim zmierzyć albo coś. The boy's name is Connor. He's here to restore the property. Restore? Pardon my manners. Gdzie jestem pijany? The fastest in the Atlantic. Sure, she needs some attention. Mine at least, but with a little affection, she'll fly again. Who is she? Who is she? Why, the Aquila boy, the ghost of the North Sea. Okay. The boat. Łódka. She's a ship boy, and make no mistake about it. I thought you brought him here to restore order. I reckon he's the greenest thing on the frontier. Connor. Meet me back at the manor when you've finished here. Oh, shit. You said it requires repairs. You able? She does need work. A ship is a she, boy. And yes, I can refit her, but I'm lacking in the proper supplies. Some quality timber would help me get started. I can see to that. How long before it... she... is able to sail again? Just get me the lumber, boy. I'll raise a crew. No tak. Zobaczcie, zareagowałem na niego podobnie. Dotrzyj do Achillesa. Więc sobie pójdę tędy, tak. No, z tego domku. Tak, gdzie tu zaczynaliśmy, jak wysiadaliśmy, czyli jak wróciliśmy tutaj ze statku. Dobra, wszystko w miarę jasne. No, Achilles. Widzę, że jesteśmy do pewnego rodzaju upiętą. Jeśli dostał taka mała słabość. Ale Grunfeld nas jednak zdecydował się szkolić. Dobra, nieścina, jest okej. Z czasem też dobrze stoimy, więc jest spoko. Kurde, jak to się robi, żeby pod tym przejść? No, mniejsza, nie wiem aktualnie. No pod, nad tym przeskakuję, nad tamtym pod spodem już jakoś nie chcę przejść. No cóż, ale dobra, wchodzimy do domku. Zobaczymy, co tam Achilles ciekawego powie, jeśli tam powie cokolwiek ciekawego. Aha. There you are. I have something to show you. O matka, jakiś język, którego nie bardzo chyba kojarzę nawet. What is it? Cóż to jest, no? A ledger. It lets us manage the homestead's dealings. And these? That was years ago. Before the slow fever, before the Templars, before everything collapsed. Okay. Na co się zawaliło? But that's all in the past. Better we focus on what's in front of us. Take up the ledger, and I'll teach you how it all works. Dobra. Ekran zapasów ułatwia dokonanie zakupu w posadzie i wyświetla aktualnie posiadane przedmioty. Okej, okay. Triteri mają obecnie na sprzedaż transport. Dobra, kupię. 3, co mi tam było potrzebne. No chyba, że tyle. Backspace. Zbierzmy do Han. No... Czekaj. Backspace. Hej. Dobra, jakoś dorwałem transport. Czy handel? Zobaczmy, co tutaj. Ten dużo można sprzedawać kupcom za pośrednictwem konwoju. Wybierz surowce. Tębowe drewno. Na czas, ryzyko oraz podatek. Zaznaczyć wybranych kupców. No dobra, wyślijmy konwój.
Jakoś to niby poszło. Misja ukończona. Czy będzie chyba coś, co mi ogólnie będzie podchodzić, taka... Trzeba zabawa tymi finansami. No, ogólnie nie lubię sławić pieniędzmi, ale cóż, na to mogę poradzić. Time passed quickly after that. My days a blur of study, training and work. Statek już nawet jest w tym zbudowany. What little free time Achilles allowed me was spent learning about the Templars. About Charles Lee and my father. I longed to confront them. To put an end to their schemes. To ensure my people would remain untroubled and free. But I knew it was too soon. That to approach them now would see me killed. All my work would be for nothing. Patience, restraint. These proved the most difficult subjects for me. But in time I mastered them as well. Days became months. Czekaj, żeby się teraz dostać podczas tego całego monologu. And as my skills and knowledge grew, so too did I. No, twarz wygląda dalej praktycznie tak samo. Czy byśmy mieli wypłynąć na pierwszą misję Akilą? Chyba tak się nazywa taką... Nie, jeszcze nie. Chociaż czekaj. Tak, ostatnią się z nich spotkać, więc... Dobra, płyniemy dalej w pław. A co, że tak to umę mi trężyć. Czyli zwlekać. Ty nawet pomost zbudował. Skubaniec. Nie wypija jak taki cwaniak. Jest ten skubaniec. Dobra. Kontynuujmy dalej. Nauka na błędach, tak? Tak. Nauka na błędach, start. Akila musi popłynąć do Marta Svineyard, aby zainstalowano armaty na jej pokładzie. Należy także zatrudnić oficerów, którzy będą dowodzić nową artylerią. Czy chcesz rozpocząć tę misję morską? Mam inne wyjście? Come aboard and feast your eyes, boy. No, not the left foot. Never the left foot. Horrible look. Okay. Step with your right foot first. Dobra, idziemy prawą nogą. Tak. Wygląda solidnie, z tego co widzę. Solid? Aye. Weatherly and sleek. She'll fetch 12 knots in a stiff gale. Ne'er a ship from here to Singapore can outrun her on her best day. What do you say we take her out? Show you what she can do firsthand. Where would we go? As it happens, she still needs guns and the officers to command them. We'll launch straight away. Don't worry, lad. I'll make sure you sprout good sea legs. Świetnie, czyli dalej nas szkoli. Chyba Assassin tu prawie histeryka, teraz jeszcze to. Dobra, spoko. Czekaj, tylko kiedy pozwoli mi nią sterować. Chciałbym zobaczyć, jak się steruje statki normalnie. No ale cóż. Na wszystko kiedyś przyjdzie czas, z tego co wiem. Jak wiem, również na naukę sterowania tym statkiem o nazwie Akila. Chyba nazwa odcinek. Tak, jakoś tak. Wschodnie wybrzeże, 73. Fajny ptaszek, tutaj chyba orzeł. Nie wiem, tylko konor rzymiesz. Tak, dobra, nie chcę śpiewać, jakieś szanty mogły być, albo cholera wie co. Nauczmy się ten pływać, dawaj, no. O, idź do steru, przejmij ster. Patrz. Dobra, jak się steruje tym kustarstwem? Ktoś mi powie? You're connected to her now. Listen and feel. She's idle. If you call for half sail, the men will hop to it and she'll pick up. Half sail! Oh! Ah, the Akila flies again! Do you feel it, lad? Fine. Set a course for Martha's Vineyard. We'll find our guns and officers there. Jej, fajnie się tu steruje ostrojstwem. She's a nimble vessel, but the faster she goes, the more cumbersome she grows. And the firmer your hand needs to be. Enjoy this stretch of open water before we come upon those shallows.
call for full sail if you like. Then jak? We need more speed. Loosen to full sail. Nice. Wind looks to be shifting. Stay alert, Connor. Gusty winds can be difficult to manage. Pulling the half sail. We need to ease off half sail. No, dawaj. Myślę, że dużo zależy od tego pogody tutaj. Co mi się podoba. To widać, że wiatr spłyka na statek skały po prawej. Ale my się tak łatwo nie damy. Dobra, trochę się uspokoiło. I zaraz stracimy ster. Chora, bo jasna. Now, take us through these shallows. Careful not to run up on them. The sandbars will slow us down, but the rocks will put a hole through a hole. Jasne, postaram się nie uszkodzić. Tak, call for half sail. She's more maneuverable then. No okej, okay, muszę też uważać, żeby nie wpadnąć na tamtego skubańca. Nie wpaść, nie, a nie wpadnąć. Full sail. Bend them all. Full sail. Dobra, to wam dajemy największą możliwą prędkość. I nie wpadamy na żadne skały po drodze. Mind those other vessels. Hold your tack to keep your right of way. Śpiewająca załoga, nie ma co. Na razie podziękuję płynięcie z wiatrem. Ale też nie pozwolę, żebym wpadł na inne skały. Będę robił chyba dużo misji morskich, bo strasznie mi się to podoba. Aha, skręca z opóźnieniem, spoko. Powinniśmy dogonić tego skubańca, skoro Achilles ponoć taka szybka. Dobra, mam pomysł taki, że przypłynę sobie tędy. O, to powinno mi dać sporego speeda, jeśli chodzi o... wiatr, zobaczcie, że jesteśmy w ten sposób ustawieni. Dobra, teraz robimy porządny zwrot. Okej. Wiem, bawię się ciągle z tymi... No ja myślę. Pozwól mi tylko skręcić, gościu. Trochę zwolniej będę zajmował też mniej miejsca, ale będę dzięki temu też bardziej zwrotny. Świetnie była tą jednostką. Achilla. Achilles, Achilla, jest spoko. Naciskaj kilkukrotnie. Okej, udało się. Dobra, jesteśmy na miejscu. Dotarliśmy, nam nie musimy dotrzeć. Teraz tylko znaleźć te ciała i... załogę, tak? Załogę. Oh, hello, Miss Mandy. You're looking every bit as ravishing as I remember. After all these years, you sail all the way to the vineyard to pay me compliments. We are looking for David and Richard... Oh, thanks for. Nice to see you too. Robert Faulkner. Where the hell you been? To i tam. Tu piłem, tam spałem. Believing like I did, lads, but where I was going, no one could know. You two working much? No, between contracts at the moment. Well, we're looking for gunnery officers. What would you two say to working with me again? No. We'd be for getting into a few more scraps. Good show. The Aquila is a fine vessel. We're fitting all the guns as we speak. Looks like your friend's about to catch a beating. Where is Charles Lee? So? I don't much care for your tone, boy. Oh, shit. Hey, you don't want to be doing that, Biddle. Bobby Faulkner turned to wet nursing. Oh, slack. Not to Condor na parzyłeś bigos. Whoa, not in here, gentlemen. Better still, not at all. Bobby, take your friends and get out!
Let's go, boys. Our guns ought to be ready. Come on. Myślałem, że będzie jakaś tutaj bójka albo coś. No ale na szczęście nas to minęło, więc nie ma co rozpaczać, lepiej się nie widzi nikim w tym momencie. 3, 4, 5. Dobra, sporo dział na jednej burcie. Nie chcę się ich liczyć. Naprawdę. Dobra, teraz będę nauczył się jeszcze strzelać do czegoś. Idź do steru i naciśnij. Znowu przyjmuję ster. Spoko, mogę się tak bawić. Dobra, pytanie tylko pewnie w te wraki będę musiał strzelać, tak postawiam przynajmniej. The older man is a Templar. Who was he with? Templar. The young buck was Nicholas Biddle. Nobody. Sails before the mast. Midshipman for the crown. Are the guns ready? Aye, but we won't jump in over our heads. We'll find a suitable target and show you how they work. We've fitted her with a modest amount of guns to start, but rest assured there's ample room to add more should you feel the need. No jasne, dział nigdy za wiele. Zwłaszcza wielki dział, jakby to Karos lubił. Looks like a British frigate with half seas over. Should do nicely for a spotter target practice. Bring around broadside, and when all guns are on target, call fire. Nice. Boy. Mark, now, sir. Aim all guns at her bow and do as much damage as possible. Chyba już. Uwaga, strzelam. Padnie. Good. Now give the swivel guns a turn. More precise. Hit those old powder barrels and light up the sky. Poszła. Trafione. Da. Faktycznie, to można się tam, można się bawić ile wlezie. Ja ci tam zaraz szczura lądowego. Szlak, trzeba wracać. The old man is like to have my hide for keeping you out. Co dobrze, nie mnie. Poczekam, dziwne wrażenie, że ta podróż nie będzie taka wygodna, jakby się chciało. Wygodna, spokojna i tym podobne sprawy. Skutecz... A tak. Destroying property of the crown, disturbing the king's peace, take your pick. What do we do? Naught else but to fight back. Sink the bastard. Use your swivel cannon. On my mark. Szlak, za późno. Dwa z głowy. Został ten mały ostatni. Dobra. Szła. Teraz bym na tę skałę wpłynął. To jest większa. Fire! Bring us your stuff, no sale!
Fuck, nie to. Pomyliły mi się klawisze. Udało się. Nie pozwolę im tak łatwo siebie trafić. Może, żeby nie paść też na skałę jakieś. No, stoimy. Niech tu tylko podpłynie, dostanie całą salwą prosto w łeb. Lub cokolwiek innego, jak bardzo będzie chciał. Teraz. Dobra, nie jestem dobry przy unikaniu takich rzeczy. Fregata zatopiona, więc nie ma co rozpaczać. Grało się kiedyś w gry tego typu rzeczy. Czy w gry z tego typu rzeczami. Co to są postronki? No jak ktoś wie, to nie napisze, się nie obrażę za to. No, fajnie się tym statkiem pływa, tylko no... Nauka tam błędach. Trzymana nowa wiadomość. Dobra, pali ich o wiadomości. Problem jest tylko to, że no... Te uniki nie idą podczas tego wszystkiego. Ale nie jest tak źle, no... Trochę się działo, to trzeba przyznać. No, kiedy my się tu pojawimy w końcu na brzegu kolego? Ile można pływać? Dobra, jesteśmy na miejscu. I got 'em! All of 'em! You get what I need, and I'll give 'em to you. Simple! You got a ship, could find 'em all to boot. Who is that man? Him? Some old salt always on about letters he's got from Captain Kidd. Nonsense, really, but he doesn't hurt no one, so I'll leave him be. Talk to him if you fancy, but be warned, he'll chew your ear off. Anyway, the Aquila's here for you. If you should get a pang for the open sea, we'll be waiting. Now, I implore you to head up the hill before the old man comes out of retirement just for me. Dobra. Czyli co, mogę sobie pływać kiedy chcę? Czyżby? You weeks. And not even a goodbye. O, przywiązał się do nas. Sorry. Well, what are you waiting for? Nie chcesz konia. More trainings. Nie. Put them on. What? No dobra, no. Czyli jednak dosyć szybko dostałeś szaty. No może rok szkolenia. Once upon a time we had a ceremony on such occasions. But I don't think either of us are really the type for that. You've your tools and training, your targets and goals. And now you have your title. Brotherhood Connor. Tak jest. Connor w końcu został asasynem, tylko gdzie jego kaptur? Jest kapturek, dobra. Sekwencja piąta zakończona. Jest okej, tylko nie chcę, że właśnie skończyłem całą sekwencję w jednym odcinku. Nie, chyba nie, piątą chyba zacząłem już wcześniejszym. Teraz Connor wygląda poważniej. Gdzie nasz toporek? Aha. Desmond wrócił. Welcome back, Desmond. You'll be happy to hear there's actually good news for us. Aż nie wierzę. Yeah? I've managed to locate a power source, and it's relatively close by. Up for a trip to Manhattan? Is it safe to leave? Abstergo's gotta be looking for us. Obviously it's not safe. Can't exactly sit around here hoping to get lucky, though, can we? We need that power source. Besides,
I'm sure you can cook up some way to hide our movements. Maybe. The Templars have access to all kinds of satellites and camera systems. We'll need to find a way to mask our digital signature. I can probably camouflage the van, too. But there's not much I can do for us. That's an easy one. No tak. Kapturek na głowę i nikt nas nie poznaje. Dobra. Dajcie mi dostęp do jakiegokolwiek sterowania, bo... to wszystko już trzeba skończyć. W sensie odcinek. Local utility companies have assured the public that they're completely prepared for the upcoming solar maximum. Disruptions to service are expected to be minimal. If only they knew. What's this? A remote operated camera. It'll provide us with a feed. Dobra, sam co zrobić. This will let us talk to each other. We're almost there, so listen up. The artifact is in an office penthouse in Lower Manhattan. At this time of night, direct infiltration is going to get you noticed. I think we're better off having you drop in from above. What do you mean, above? Oh, fuck. Zgadza się, że to nie będzie część tego, co mogę zrobić. Tak, pewnie weź na inny budynek i teraz będę musiał skoczyć do spadochronu. No ale jak tylko dostanę kontrolę, będę... Testing. 1, 2, 3. Yep, reach you just fine. Now why don't you power up the camera? Gdzie my w ogóle mamy? Aha, latające ustrojstwa. I've got pictures. Running diagnostics. Jasne. Perfect. I've got a nice strong signal. Okay. Just a heads up. There's no elevator access from here on out. You'll have to get up there the old-fashioned way. Spoko. Dobra, ale resztę tej misji, zresztą praktycznie całą, zrobię w kolejnym odcinku, a teraz, moi mili, trzymajcie się i miłego dnia!